To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Janka. Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Dzień dobry, witaj w Układzie Otwartym. Dzień dobry, witam, dziękuję za zaproszenie Igorze. E, właśnie Jacek przyszedł z książką, którą wydał wspólnie z Piotrem Zychowiczem. E, tytuł nadchodzi, Trzecia wojna światowa. Nie czytałem jeszcze, więc nie będziemy o niej dyskutować, ale tak groźny tytuł rozumiem to pewna przenośnia. Tak, przyznam się, że co do, do tytułu zostałem namówiony przez wydawcę i, i Piotra Zychowicza, współautora książki, bo ogólnie nie lubię takich clickbaitowych tytułów i w moich książkach tego nie ma, ale tutaj jednak zawsze pewne okoliczności w strukturze ładu światowego. Oraz no, sposób, w jaki rozmawialiśmy o, tej, o tym temacie w konwencji pewnej wojny, pewnej rywalizacji. No, oraz oczywiście to, że Piotr znakomicie sprzedaje swoje książki, nie ukrywam, i, i zna się na tym. To prowadziło do tego, że jak gdyby przekonano mnie do, do tego tytułu. Rozumiem, że jeszcze nie nadchodzi trzecia wojna, aczkolwiek, jak wiesz, premier Morawiecki w wywiadzie, który kilka dni temu pojawił się w Financial Times, też użył tego sformułowania. Trzecia wojna światowa, że ona może nastąpić, już się to była przenośnia, że może nastąpić wtedy, kiedy Unia zablokuje nam, zablokuje nam pieniądze. Czy twoim zdaniem taka retoryka dzisiaj nie utrudnia naszej sytuacji również w, w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa? Czytałem, czytałem ten tekst w Financial Times i to jest tak, że premier oczywiście się wypowiadał zupełnie o innej rzeczy, On tak. ma w kontekście niż to, czym my tu w książce piszemy on wypowiadał się premier wypowiadał się na temat skutków nie otrzymania przez Polskę pieniędzy które się według premiera Polsce należą i, i użył takiej, takiej frazy prawda i oczywiście ona zaczęła żyć swoim życiem potem w komentarzach i w tym jak się inni odnosili do tego natomiast tak wracając do naszej książki na swój sposób ten tytuł jest usprawiedliwiony gdy odejmiemy tę emocjonalność i ten wybuch w, w, w broni atomowej tak. na okładce Natomiast cała, cała, całe, całe, cały problem polega na tym, że właściwie wojna się toczy. To znaczy, myślę, że od dwóch lat, od początków, drugiej części kadencji Trumpa, walka się rozpoczęła, dlatego że jest o władzę nad światem. A władzę nad światem ma ten, i to wyjaśniamy w książce dokładnie, jaka jest struktura tego, dlaczego ten ma władzę albo tamten, na czym to polega. Że rozpoczęła się rywalizacja o zasady ustanawiania przepływów strategicznych, a zatem o to, kto ustanawia reguły gry w wymianie między państwami szeroko pojętej technologicznej, finansowej, ekonomicznej, handlowej, towarowej, cyber, w ogóle wszystkim, dlatego że to tworzy pole gry, tak jak pole szachów. To tworzy pole gry, na której dopiero się później ustawiają piony i figury, które muszą się poruszać według zasad tej gry. I teraz, kto ustanawia zasady tej gry, i jak wygląda pole tej gry. Jest w tej książce i uważamy z Piotrem, jako współ, wzajemni a współautorzy, można powiedzieć, jako dwaj autorzy tej książki, że, że rozpoczęło, się strukturalne, rozpoczęło się strukturalne napięcie, które może doprowadzić do wojny światowej. Jest spora szansa, że doprowadzi do wojny realnej gorącej między Chinami i USA. A walka o to, kto ustanawia reguły gry, już się toczy. Podobnie tak, jak to napięcie była... nie jest czymś nowym. To jest proces, który rósł od rósł, jakiegoś tak. czasu. Rósł od, 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 od prezydentury Trumpa i nie dlatego, że Trump tak chciał, czy, czy był winien temu, tylko po no, prostu tak. Są sprzeczne interesy między graczami w systemie międzynarodowym. Można to tylko na dużo większą skalę porównać z napięciem strukturalnym, które narastało między Japonią a Stanami Zjednoczonymi w końcu lat 30. i na początku 40., co doprowadziło do Pearl Harbor, wojny, a wcześniej do właśnie walki o przypływy strategicznej, sankcji handlowych i naftowych i paliwowych na. I surowcowych na Japonię, i planach japońskich, niezależnie się od tego, na planach budowy wielkiej strefy ekonomicznej na rzecz, działającej na rzecz Japonii, w Azji i tak dalej. Trochę tak jak teraz między Chinami a USA. No i niewątpliwie to napięcie, to, ta rywalizacja, daleko na końcu będzie miało również y y skutek y dla nas. Y no bo uwaga, chociażby naszego głównego sojusznika, gdzieś musi się skupić, nie, nie można być w dwóch miejscach jednocześnie i Stany zrezygnowały z prowadzenia, z założenia, że mogą prowadzić dwie, dwie wojny równocześnie. Tak, Amerykanie zrezygnowali, to napięcie chińsko-amerykańskie już oddziałuje na politykę bezpieczeństwa państwa polskiego od kilku lat, pomimo tego, że moim zdaniem rządzący sobie nie zdali z tego sprawy na czas, zmieniało parametry, na przykład... Błąd polskiego rządu co do złego rozeznania stanowiska Stanów Zjednoczonych w sprawie Nord Stream 2 wynikał z niezrozumienia i przepracowania wy, wy, wymagań Teatru Pacyfiku dla amerykańskiej wielkiej strategii w Eurazji, o czym mówiliśmy też publicznie. I, do, i, dlaczego Amerykanie tak postąpili? Dlatego, że Amerykanie w grze o kontrolę strategicznych przepływów potrzebują opowiedzenia się Niemców po stronie Ameryki, a nie pozostawania neutralnymi. Mhm. I w związku z tym Amerykanie. Ja rozumiem, to była cena, którą byli. musieli zapłacić Niemcy. Ale ja mów, najlepszy jest numer, że dali tę cenę, a nie jeszcze nie skwitowali się Niemcy. Czyli Niemcy sobie mistrzowsko, cynicznie zupełnie, pomimo tego, że się wydają tacy być nieprzytomni, tak? i oni tak tylko chcą handlować. To jest celowa polityka Berlina. Berlin dalej siedzi na płocie i dalej będzie oczekiwał koncesji. A co myśmy mogli zrobić wobec tego, skoro popełniliśmy błąd, to rozumiem, błąd w ocenie. Okej, okay, ale czy mogliśmy no, jakkolwiek inaczej należało zagrać? Należało Amerykanom stawiać cenę za poparcie. Amerykańskiej polityki wobec Europy. Wystawiać mhm. ceny, stawiać koszty wpływania na przykład na nasz system regulacyjny, ustawodawczy, wojskowy, zamówienia wojskowe i tak dalej. Bo każdy sojusz, każda relacja, nawet jeżeli jest asymetryczna, że Amerykanie są dużo potężniejsi, powoduje, że koszty są po obu stronach, tylko nierówno, ale jakieś są. No Amerykanie po prostu sobie obniżali ten poziom kosztów przez zapewnianie nas wejścia, tak, na naszą stres, mhm. sferę sprawczości, że są panami tej sytuacji no i tak dalej. No i to jest duży błąd, który spowodował, że w tej chwili nie mam pola manewru. Ten błąd zadecydował w przypadku naszego rządu, że jesteśmy teraz cekowani przez Unię Europejską i przez Stan Zjednoczone. Zaraz będziemy. No właśnie, mamy trudną sytuację na bardzo wielu polach i wracając teraz do tego wywiadu Mateusza Morawieckiego, czy... Na ile ta sytuacja, ten pogłębiający się konflikt z Unią wywołany w tej ostatniej fazie orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, na ile on ma również wpływ na końcu na naszą obronność? Ma wpływ na, na naszą ogólną sytuację geopolityczną, dlatego że obronność, czyli również obronność, bo obronność w XXI wieku to jest znacznie coś więcej niż żołnierz z karminem. To jest cały system odporności państwa na zewnętrzne desorganizacje, na właśnie wpływanie na przepływy strategiczne, jak puszczanie albo niepuszczanie migrantów, puszczanie, niepuszczanie ropy, puszczanie, niepuszczanie gazu, co grożenie, że będzie strącane coś z naszego nie ma, to są wszystko przepływy strategiczne. I możliwość manipulowania tym jest władzą. I my no, nie przygotowaliśmy się do tego w sposób właściwy. No i oczywiście problemy Unii, problemy nasze w Unii nie wzmacniają państwa polskiego, tak? Innym tematem wielkim jest, czy Unia zbuduje Państwo Federacyjne, ale na pewno jak gdyby tu Polska nie, nie rozstrzygnie tego. Nie? No, żeby iść na taką wojnę z Unią, trzeba mieć zasoby. A my tych zasobów w, tej, w tym starciu to nie mamy. Wydaje mi się, że rządzący nie chcą iść na wojnę z Unią, tylko chcą renegocjować zasady i miejsce Polski w, w Unii. No tak, ale żeby, no żeby móc to osiągnąć, trzeba mieć narzędzia i trzeba mieć atuty. Polska ma atuty, ale w tej chwili okoliczności są takie, że... Bardzo ciężko będzie je wykorzystać, dlatego że Rosja napiera na system europejski. Niemcy i Francuzi mają inny pogląd na temat tego, czy Rosja jest czynnikiem w systemie europejskim, czy nie. Oni uważają, że jest. My uważamy, że nie jest i nie powinna być. I tu jest poważny problem. Amerykanie odchodzą z Europy, przynajmniej relatywnie, co osłabia nasz lewar amerykański na propozycję federalizacji niemiecko-francuskiej. Generalnie Europa przeżywa poważny kryzys yy, klasy średniej, podziału pracy, nie ma odpowiedzi na przyszłość i Biurokraci w Brukseli, Niemcy uważają, że tylko coraz ruch federacyjny coraz bardziej da szansę Unii, tak? I duża część polskiego społeczeństwa też tak uważa. Jakie mamy, powiedziałeś, że mamy atuty, tylko dzisiaj nie możemy ich wykorzystać? Jesteśmy, Co masz na myśli? Jesteśmy niezbędni dla gospodarki niemieckiej. Do no, a to niewątpliwie. To, to, jest, atuk, to jest poważne. W każdej, asymetrii, w każdej asymetrii, jeżeli nawet gospodarka niemiecka jest silniejsza, my jesteśmy tylko jej podwykonawcą, każda asymetria też rodzi uzależnienie dla silniejszego. Jak Dlatego to jest też ja w wiele... medaliancie w małżeństwie. Tak. A to uzależnienie wzrosło w ostatnich latach bardzo mocno, co jest dobrą, dobrą informacją dla nas. I no, jest wielu komentatorów, uważa, że. Niemcy nie, nie doprowadzą do, nie zgodzą się na końcu na, na zablokowanie pieniędzy dla Polski, no bo oni będą tego ofiarą. Robić. Generalnie bez Polski nie ma, moim zdaniem, Unii. Nie będzie, dlatego że Polska jest na głównej osi handlowej, wschód-zachód. Polska jest buforem w, w względem naporu rosyjskiego. Polska jest głównym. Podwykonawcą gospodarki niemieckiej, a gospodarka niemiecka ogromnie skorzystała na rozszerzeniu unijnym i rozszerzeniu natowskim, bo kiedyś punktem ciężkości po pogranicze francusko-niemieckie, a teraz jest w centrum Niemiec. Dlatego, że Niemcy są punkt w środku Europy i, i potrzebują najmniej wschodniej i zachodniej płuca. De facto gospodarka francuska czasami jest konkurencyjna z niemiecką, a Polska nie. W związku z tym biznes i interesy ekonomiczne Niemiec, zresztą te same, które powodują, że Niemcy nie chcą. Wyrzucać Chińczyków z relacji gospodarczych, powodują, że nie, klasa polityczna niemiecka nie będzie w stanie tak odwyrzucić Polski, no chyba, że Polacy naprawdę coś zrobią dziwnego, albo będą tak zawsze konzone chcieć tego, ale społeczeństwo polskie nie chce wychodzić z Unii. Natomiast a nie obawiasz się, że to może wywołać taką dynamikę w, w całej Unii tego typu ruchów, no bo Polskę zaczynają popierać niektórzy politycy francuscy, prawda, Ci bardziej radykalnie politycy włoscy i tak dalej, to może właśnie pewną falę, która na końcu skończy się dezin poważną dezintegracją całego projektu unijnego. Tak, prawda, natomiast musimy, tak, tak, no niestety problem polega na tym, że nie jest wiadoma przyszłość projektu unijnego. I o ile z punktu widzenia może takiego twojego, mojego w Cenia. Ja mogę powiedzieć na przykład o sobie, to bardziej będzie osobiście. Ja uważam rzeczywiście, że projekt unijny jest dobrym projektem. Ale co z tego, że ja tak uważam? Albo nawet co z tego, że ci twórcy tak uważali, albo że ci ludzie wszyscy uważają. Czasami tak bywa, że są strukturalne siły, na przykład kłótnia między Francuzami a Niemcami, kto rządzi, że nic z tego nie wychodzi. Mamy już swoje lata i wiele doświadczaliśmy że w życiu spraw, które pomimo dobrych chęci nie wychodziły. I niestety od upadku Imperium Rzymskiego wciąż jest tak z Europą. Różne, co mniej więcej co 100 lat była próba konsolidacji w tej czy innej. I yy, także to, dla Polski to jest projekt bardzo dobry. Oczywiście pytanie, na jakich zasadach, jaką my tam rolę pełnimy. Tu jest kwestia peryferyjności, półperyferyjności, awansowania w podziale pracy. To jest tu, tu mnóstwo pytań. Natomiast Unia póki co jest w wielkim kryzysie. No, nie, nie kontroluje swoich przepływów strategicznych, nie kontroluje perymetru bezpieczeństwa, nie ma własnego wojska. Nie ma różnych rzeczy. I... A my też w tym kryzysie nie odnajdujemy się dobrze i nie, nie, nie idzie nam rozgrywanie I sytuacji. Na przykład nie wierzą, że Unia jako państwo tak. powstanie, no i chyba obecni rządzący też nie wierzą, że, że Unia jest państwem, i czy może być państwem. I, i tu jest tak naprawdę problem. Nie zakładam złej wiary u żadnej ze stron sporu politycznego w Polsce. Moim zdaniem, to są dwie uprawnione opcje geostrategiczne. Tak naprawdę to jest kłótnia stronic. Nie jak kiedyś między Dmowskim a Piłsudskim, czy się orientować na Rosję, czy na Niemcy, prawda? Na państwa centralne, czy na entante w obliczu I wojny światowej, i to jest coś, coś podobnego. Obie, strony mogą, obie tak. strony mogą błądzić, tak na swoją drogą i historię to ocenią. Odnieśmy się do tego, co dzieje się do realnego konfliktu, który toczy się na naszej granicy. To w ogóle tak przyjmujemy sobie, no jest konflikt, mamy jakiś konflikt z imigrantami. Przecież w ciągu 30 lat nigdy nasza granica nie była tak tak zagrożona, jak jest dzisiaj. Ja, takiej sytuacji y, nie było. Jak, jak Rosjanie weszli na Ukrainę, to byliśmy przerażeni, że tak blisko to się dzieje. No tu nie ma jeszcze wojska, ale to już, jest, to już jest rodzaj wojny no, hybrydowej. Jak ktoś ma wojsko, są wojska. No. Czyli... no tak, ale nie, 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 nie wchodzą. Nie, nie wchodzą jeszcze. Mam nadzieję, że do tego, że do tego nie dojdzie. Czy twoim zdaniem myśmy jako państwo dobrze zareagowali na to, czy nie prowadziliśmy zbyt reaktywnej e, polityki, czy mieliśmy możliwość uprzedzenia jakichś ruchów Łukaszenki. Tak, uważam, że 30 lat temu, w roku 91, po że popełniliśmy błąd jako państwo polskie. To znaczy? E, to znaczy uwierzyliśmy, że się, powiedziałbym, w, w postęp cywilizacji i że Zachód będzie dominował i będzie... I że nas, będzie demokratycznym tak, krajem. Tak, i że no tak. będzie postęp, postępu, postępem pogania, i będziemy, nie musimy prowadzić własnej polityki wschodniej, tylko de facto Zachód będzie za nas to robił, poszerzając strefę wolności, jak to było nazwane, I zaniedbaliśmy budowania realnych instrumentów powiązania, realnych interesów, realnego rozpoznania wywiadowczego i realnych wpływów. Tak jak wpływy mają u nas Amerykanie, mieli Rosjanie, mieli, mają, mają Niemcy i inni. To są realne powiązania, realne pieniądze realne przepływy właśnie strategiczne, realne kontrakty, niezależnie od tego, kto panował w Mińsku. Popełniliśmy wielki błąd, moim zdaniem, z tego powodu. To się zgadzam, nie zbudowaliśmy że sobie strefy buforowej. Nie ma nas tam w ogóle, tak? Na ogóle Ukrainie nas. jesteśmy, mogli, moglibyśmy dużo, 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 dużo ale na Białorusi to w ogóle nas nie ma. Ale teraz dać taką szeroką perspektywę, chodzi mi o te bieżące, o te bieżące wydarzenia, czy widząc to, że Łukaszenka zaczyna wpuszczać imigrantów na Litwę, tak, że zaczyna tego typu działania, no to nie można było się domyślić, że nie skończy się na, nie skończy się na Litwie. Czy myśmy mogli w jakiś sposób inny zareagować na to? To wynika, to konkretnie zaraz się odniosę do tych rzeczy, natomiast to wynika właśnie z tego przekonania, że jedynym naszym defaultowym ustawieniem jest reaktywne, bo inaczej to jest ingerencja w sprawy zewnętrzne, to jest mocarstwowa jakaś dziwna postawa imperialna Polaków i tak dalej, i tak dalej. Więc nie zabezpieczyliśmy sobie przed pola, nie mieliśmy rozeznania. Reagujemy, Ale w jaki sposób mogliśmy zabezpieczyć? No, właśnie to mając sposób, że Łukaszenko mógł mieć z nami relację na przykład. Z no tak, ale mówię teraz o sytuacji z ostatnich miesięcy, tak? Nie, już nie rozmawiamy o tam ostatnich 30 latach, że mogliśmy prowadzić inną politykę. Na pewno w ostatni, wiele można było w ostatnich zrobić. miesiącach uważam, że nie da. To jest, jesteśmy na drugim bądź trzecim, zależy, jak definiujemy szczeblu wojny nowej generacji z Rosją, która używa perproxy i używa oczywiście manipulowania przepływami strategicznymi, potencjalnie destep, testując nas i destabilizując potencjalnie nasze państwo. Tak? tak, jak inne państwa wcześniej testowały. Tak, ale to jest. To nic nowego no, w historii ostatnich 500 lat Rosji. To jest standardowa. I, I nie jesteśmy, poza kinetycznej rywalizacji, nie jesteśmy w stanie wygrywać, jeżeli sami nie będziemy akcji ofensywnych robić. Po prostu. Ale co, co mogliśmy konkretnie zrobić? Yy, no wszystko. Zrobić? Na przykład można zrobić krzywdę tym ludziom, którzy organizują tę akcję na Białorusi. I nawet nie chodzi o kinetyczną krzywdę, ale ja to mówiłem już publicznie. Dlaczego nie wysłać im ich żonom, że informacje o kochankach mężów? Ich, czyli. No tych oficerów, tych oficerów bezpieczeństwa białoruskiej, czy, czy służby granicznej mhm. białoruskiej, z namiarami, zdjęciami, adresami i spotkaniami z kochankami. Dlaczego tego nie zrobić? A w ogóle inne no, tysiące jest pomysłów, tak? No dlaczego nie, nie robimy? Bo co? jesteśmy lepsi kulturowo? Bo, mhm. A może jesteśmy ograniczeni, właśnie, tak? Cywilizacyjnie, że tak nie robimy. Dlaczego na przykład, jak nie musimy. Ciekawy jestem, czy jak budujemy ten mur teraz, czy od razu, mam, na, mam nadzieję, że tak jest, Zaku... Musimy mieć przejścia na Białoruś w tym murze. No. Musimy, bo musimy penetrować otoczenie, wiedzieć, co się dzieje. No, przejścia i tak muszą, przejścia graniczne i tak dalej nie, być. Nie nie w w murze, które okay. budujemy, muszą no. być tajne przejścia no. dla nas, żebyśmy penetrowali otoczenie. A Twoim zdaniem w ogóle jest sens budowania tego, tego muru, czy on może spełnić swoją rolę długoterminowo? Wydaje mi się, że należy, jeżeli, jeżeli taki mur zabezpieczy nas przed nieuprawnionymi manipulacjami, przepływami strategicznymi, to tak. Mhm. tak jest, taka jest brutalna prawda. Nie wiem, czy zabezpieczy i czy nie będziemy. Musimy też kształtować na przedpolu właściwe zachowania, być zagrożeniem pewnym. No, to jest bardzo brutalne, ale to nawet jak ty pewnie reagujesz na to, wskazuje, jak nie odrobiliśmy ostatnie ostatnich 30 lat. No, poważne państwa tak robią. No nie możemy sobie pozwolić na to, że się tylko zamykamy i w ogóle jesteśmy w Shire, mhm. w Hobbitowie z powrotem i żeby nam tylko zostawili w spokoju. Mhm. Bo znajdą inny sposób i będą eskalować, tak? Że będą destabilizować nas jeszcze bardziej, my będziemy tylko reagować. W warstwie pozakinetycznej nie da się wygrywać, jeżeli się nie zadaje strat. A czy taką, czy taką strategicznie dobrą decyzją nie było to, że wspieraliśmy bardzo mocno społeczeństwo obywatelskie protestujących, no chyba najbardziej z wszystkich, z wszystkich państw europejskich. To krótkoterminowo może nie przyniosło efektu, ale długoterminowo Ta. może mieć swoje dobre skutki. I gorzej. Bądźmy trochę szczerzy w roku 2021. Czy naprawdę wierzysz, że Solidarność wygrała wolność w Polsce? Czy Solidarność wygrała? Czy, czy tylko ona? Nie, no to... W bardzo wiele różnych sił. To nie, nie zrobiło ani jeden człowiek, ani tylko strajkujący, ale zapewne byli, by mieli do... bardzo duży wpływ na to, oprócz tych czynników zewnętrznych a międzynarodowych. A dlaczego komuniści, gdyby zrozumieli, że Sowiety słabną, i trzeba się dogadać? Naprawdę z strajkami? Byli, znaczy po pierwsze, mieli coraz, mieli, coraz, mieli coraz trudniejszą sytuację gospodarczą, a po drugie, byli do tego przygotowani. Byli urabiani przez Amerykanów Właśnie. w latach 70. I, I dlaczego Amerykanie wspierali komunistów później w Polsce? Właśnie po to, żeby się Dlaczego wspierali ich w latach 70.? -tych? Nie, na przełomie. Przy transformacji Amerykanie obiektywnie w, 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 konsolidowali system, wspierając mm -hmm. tak naprawdę komunistów w, w rozgrywce wewnętrznej. No nie chcieli mieć tutaj wybuchów, chcieli no mieć właśnie, taką real, miękką smooth transition. No właśnie, bo realna władza nie polega na tym, że ludzie wychodzą na ulicę, tylko realna władza to jest codzienne decyzje. Przepływy, ropa, hmm. gaz, podział pracy w społeczeństwie, służby mundurowe, przepływy strategiczne, dzięki którym społeczeństwo pracuje. Fabryki pracują, kopalnie mają paliwo, fabryki mają węgiel, ktoś tam przepływy, ktoś to kontroluje, są decydenci i taki Łukaszenka jest tylko arbitrem równowagi. I to jest państwo. No, ale, ale... on ma na to na te wszystkie, ma, ma te wszystkie narzędzia w swoim, w swoim ręku, tak jak... Ale nie on sam przecież hmm. węgiel pakuje albo ściąga podatki. Mm -hmm. Tylko jest masa ludzi, którzy za nim stoją. I Państwo, nie rozznaliśmy tego. I Łukaszenka stoi. I tak naprawdę osłabiliśmy jego tylko pozycję, bo Rosjanie mogą z nim robić, co chcą. Ja, znaczy Mówisz, że powinniśmy uderzać w te miejsca strategiczne, a nie tylko wspierać protestujących ludzi. No. Zapewne tak, Amerykanie, ale Amerykanie też wspierali Czyżby? solidarność opozycjonistów Czyżby? warto zapoznać się z historią Radia Wolna Europa. Czasami wspierali, a czasami mówili, żeby się uspokoić. W zależności, to oczywiście, no, jaki, był moment, oczywiście, jaki był że moment tak. relacji mhm. sowiecko-amerkańską. Znaczy, Amerykanie po prostu wygrali, wygrywaliśmy na wojnę i Sowieci się wycofywali. Nasi komuniści sobie zdali sprawę z tymi dogadywali się tak, w ten sposób, żeby zabezpieczyć tak naprawdę przejmując, na czym polegały prywatyzacja i transformacja Polski. No przecież też str przepływy strategiczne ktoś... Yy, wiedząc, jak działają mechanizmy ścięgien i mięśni w państwie, ktoś sobie zabezpieczył tą pozycję. Rozumiem, że zarzucasz to naszym władzom, tym poprzednim, bo to jest proces długofalowy, że nie próbowaliśmy wpływać na rozmaite procesy... Yy, na yy, nie mieliśmy, Na Białorusi. Nie mieliśmy relacji z Łukaszenką i mm. z ludźmi, którzy trzymają realną władzę, tak? Ale też no... Obrońcy tej i poprzednich was powiedzą, próby były rozmaite, nie? tylko nie dochodziły, nic z nich nie wychodziło. Bo państwo polskie jest słabe i nie ma długoterminowej polityki, w związku z tym się nie liczą z nami. To się, to się niestety zgadzam. Porozmawiajmy o tym projekcie, który przedstawiałeś niedawno. Wielu ludzi to widziało, ale nie wszyscy. Armia Nowego Wzoru, czy mógłbyś, bo to jest związane z szeroko z tym tematem, o którym rozmawiamy, czy mógłbyś. Nie w, nie w dwie godziny, ale w kilka minut z opowiedzieć o, o głównej idei tego, o głównych ideach tego projektu. Gdyby są dwa, są, są dwa elementy, które trzeba powiedzieć przy Armii Nowego Wzoru. Po pierwsze, że obecna sytuacja bezpieczeństwa państwa polskiego jest niepokojąca. Również strukturalne naciski, które się pojawiają na państwie polskim, są bardzo niepokojące. Innymi słowy, zmienia się otoczenie geopolityczne państwa na dużo trudniejsze niż w ostatnich 30 latach. Z tym się wszyscy zgadzają. Tak. My, instrumentem wpływania na politykę innego będzie coraz bardziej przymus, groźba lub groźba użycia przemocy. Nie tylko wojskowej, wszelakiej, na przykład Nord Stream, gaz, banki, cyberprzestrzeń itd. I chodzi o to, że musimy wypracować nowy system odporności państwa, żeby zagrać w tę grę. Zagrać w obu polityczny. geopolitycznych. Tym neoatlantyckim, że Amerykanie wygrywają, Europa jest cały czas w świecie atlantyckim i, i Polska jest państwem frontowym, wysuniętą kasztelaniem, i w tym scenariuszu drugim bazowym, czyli federalizacji unijnej, bo Unia będzie negocjować z Rosją przestrzeń, bo Rosja negocjuje, Rosja chce wziąć udział w koncercie mocarstw, być w systemie europejskim jako czynnik polityczny, a państwo polskie uważa, że nie powinna być. De facto no, do tego się sprowadza do spóru Białorusi. Tak, i nie jest to w naszym interesie. Tak, ale, ale może być w interesie niemieckim i potrzebujemy arminowego wzoru, żeby była instrumentem polityki państwa, żeby pokazać, to wyjaśniamy szczegółowo na YouTubie i w naszych raportach, że potrzebujemy pokazać, że stoimy, nie boimy się eskalacji, jesteśmy, jesteśmy czynnikiem politycznym w tej części Europy, bez nas się nic nie da ustalić, nikt nie musi nam nawet pomagać za bardzo, oczywiście do pewnego momentu. I tym jest Armia Nowego Wzoru: jest zaprezentowaniem koncepcji. A, a porządek jest taki: jest najpierw zmiana koncepcyjna, czyli koncepcja, później jest zmiana mentalno-kulturowa, potem jest zmiana organizacyjna, dopiero potem jest efektory, kupowanie sprzętu i tak dalej. I uważamy, że musimy całkowicie zmienić sposób chodzenia do obronności państwa szeroko pojętej, odejść z xx modelu, wejść w XXI wiek i zmienić cały system. Na I czym system. ta różnica polega w sposobie myślenia, i czy to nie jest tak, że jednak w polskie wojsko. Trochę idzie w tym kierunku. Polskie wojsko idzie w tym kierunku i w ogóle polskie wojsko wspiera armię nowego wzoru, mogę to powiedzieć, tak. I, i, i bo za, bo z wojskiem polskim rozmawiam. Tak? Teraz też szczerze spóźniłem się trochę do ciebie, bo byłem w wojsku polskim, i oficerowie żołnierzy nie dowiedzą. Bo wiedzą, jak wygląda pole walki współczesne, widzą Amerykanów i tak dalej. Nie jestem pewien, czy klasa polityczna w Polsce rozumie. Znaczy, Na czym polega ta e, różnica w, w konstrukcji? Chodzi o to, sposobie... że, że liczba żołnierza nie ma teraz znaczenia tak dużego jak kiedyś. Liczy się zdolnościami. System. Wojna jest systemem w pętli decyzyjnej, wszystko dzieje się w błyskawicznym tempie w pętli decyzyjnej. Jest wielodomenowe. Jest... Co to jest pętla decyzyjna? No pętla Wiesz, decyzyjna jest taka, że obserwuję coś, mam zdolności obserwowania coś, co się dzieje. Tak, bo mam rozpoznanie satelitarne, dronowe, balony stratosferyczne, widzę albo siły specjalne, albo służby, złożony system, że widzę, co się dzieje, tak, co jest dla mnie korzystne albo niekorzystne, więc to obserwuję. Później Drugi punkt pętli to jest orientacja, czyli umiem wyciągać z tego wnioski, bo podstawiam mi pod nos, bo ja jestem dobrze wykształcony i widzę, co się dzieje, pode i podejmuję w w decyzję, to jest trzecia pętla, w oparciu o to przy pomocy systemów, sztucznej inteligencji, danych wiodowczych, wszystkiego i potem dopiero efektor, który to załatwia. Efektor, czyli wytłumacz też, bo to jest czołgów, bardzo... samolot, rakieta i tak dalej. Ale też jest to w domenie informacyjnej, cyber, elektromagnetycznej, na, na lądzie, w powietrzu, na morzu. Dlatego, że współczesna rywalizacja jest wielodomenowa. I pętla decyzyjna kto szybciej, i sprawniej, bardziej kompetentnie się porusza w pętli decyzyjnej systemu obserwacji, orientacji, decyzji akcji, wygrywa i zabija. I jeszcze, jeżeli w wszystkich obszarach pętli ma dominację informacyjną, tworzy percepcję tego, czy wygrywam, czy przegrywam, i ładniej wyglądam przy tym wszystkim, to wygrywam. Daję, dostaję walutę przez stole negocjacyjnym. Gdzie jest dzisiaj polska armia? Gdzie dzisiaj w stosunku do, do tej wizji, gdzie dzisiaj jest realnie? No, realnie... w, sposobie, w, sposobie pracy, w Sposobie pracy sztabu generalnego podejmie, w sposobie podejmowania decyzji, zdolności rozpoznawczych, komunikacyjnych. Realnie, realnie wydajemy w pierwszej 20 państwa na świecie, a nie mamy na pewno zdolności w pierwszej 20 państwa na świecie. Tak. Mhm. I to jest poziom, to jest odpowiedź. Znaczy cały czas pytania. przerost administracji, zapleczek no, które niekoniecznie tyłowe, jest potrzebne. Nie rozumienie pędzi decyzyjnej, nie rozumienie na przykład, że jak się kupuje czołgi. To, to jest tylko efektor. A co z rozpoznaniem w pododziałach daty no, bo czasem Co z dronami? Jakie są decyzje? Jaki jest sposób użycia tego, że jest atomizacja pola walki, że masa jest problemem? Dalej nasi politycy, bo to politycy największy mają problem z tym, myślą, że to jest jak pod Stalingradem albo Kurskiem, albo jak w powstanej burzy mm -hmm. pierwszej w 1991 roku, tak? Pole walki się fundamentalnie zmieniło, tak jak nasze życie się zmieniło. No, o, nasze życie i gorzej się zmieniło codzienne, dużo bardziej między rokiem 90, a 2021, niż między 44, 45, a 91. Na pewno. I tak samo jest pole, i tak samo pole walki. Myślę, że nawet w ciągu ostatnich, nie wiem, 15 I lat tak samo, się zmieniło. I tak samo pole walki się zmieniło. Ta. A polska armia chyba aż tak bardzo się nie zmieniła w tym czasie. Jest ogromny temat, co należałoby zmienić. Na przykład, a na ile ta, jest rozumienie, jak rozmawiasz z wojskowym, Na ile oni rozumieją już rozumie. to? Wojsko to rozumie. Właśnie na tym cała rzecz polega, że oficerowie to rozumieją. Tak. A, a na ile te zmiany idą w tym procesie? Klasa, klasa w tym polityczna kierunku. ma z tym problem. Jak, bo... to, jak wygląda podejmowanie decyzji o zakupie sprzętu? Dużo dyskutuje się, czy te abramsy to na pewno, te abramsy nam są potrzebne, czy, F, czy ma, jesteśmy w stanie wykorzystać F35, a czy, czy te zakupy były wynikiem. Najpierw strategicznej myśli, czego, czego dokładnie potrzebujemy, ile ich potrzebujemy. Czy to nie było tak, że na, jest okazja polityczna, jest takie zapotrzebowanie, no właśnie, to kupujemy? To jest dobre pytanie, jakim, jakim, na jakim poziomie państwa jesteśmy, bo yy, chciałbym zadać te pytania publicznie. Czy, była, czy były to poparte naprawdę przemyśleniami wynikającymi z koncepcji operacyjnej, potem zmian kulturowych, organizacyjnych, do końca faktory? Śmię twierdzić, że w przypadku niektórych z tych decyzji na pewno nie było. I politycy nie rozumieją dwóch rzeczy współcześnie w XXI wieku. I to wszyscy, to nie chodzi, że tej opcji czy tamtej. Po pierwsze, ale polscy politycy nie zdają sobie z tego sprawy, moim zdaniem. To jest moja obserwacja i są naj, największym mankamentem całej pęty decyzyjnej współcześnie. Po pierwsze, że wojna dotyczy ich. Wojna to nie jest jak, jak Stalin wyzywał Żukowa, panie, no zrób tam pan coś. Tylko oni podejmują, mają dwie minuty, tak jak siedzą przed komputerem, tak jak ty teraz, dwie minuty na decyzję, co robić z tym, bo jest okienko decyzyjne, są efektory, jest cały system. To sensory to pokazują, proszę decyzję, I to jest network. I on musi podjąć decyzję, polityk musi podjąć decyzję, bo rywalizacja współczesna to jest tak naprawdę zarządzanie na drabinie eskalacyjnej kryzysu i wojny, i wszystko ma skutek polityczny. Każda decyzja, i polityk musi być w środku systemu i podejmować decyzję. decyzje, być przeszkolony, rozumieć znaczenie, odpowiedzialność za to i tak dalej. I polscy I, politycy są no mają i mają wszystkie narzędzia. No, moim zdaniem nie im się wydaje, że to jest znaczy, tak, jakby... Wszyscy sobie... pewnie słuchacze byli bardzo zaskoczeni, gdybyś powiedział, że yy, jest inaczej. Yy, yy, a to jest... I mają pewność odpowiedzialność, bo politycy hmm. nie lubią odpowiedzialności. Lubią rządzić, ale nie lubią ponosić odpowiedzialności. A tutaj jest odpowiedzialność. Tak jak w Izraelu, nie? to tam polityk podejmuje decyzje za różne rzeczy. To jest, to jest bardzo ważny element. Drugi ważny element to jest taki, że Fundamentalny w ogóle element to jest taki, że system zakupowy dla sił zbrojnych nie może wynikać z tego, że ktoś realizuje swoje cele polityczne, tylko stricte, nawet jeżeli uważa, że to jest cel geopolityczny, bo nie tak mu służy. Podam konkretny przykład. Jeżeli polscy politycy wszelkich maści uważają, że samo zakupowanie sprzętu w Stanach Zjednoczonych budzi szacunek i Amerykanie tym bardziej przyjdą do na nas z pomocą, to publicznie mówię, że są w głębokim błędzie. No tak, jest dosyć powszechne przekonanie, Afganistan, że im więcej kupujemy wi nam... sprzętu amerykańskiego, tym będziemy to bardziej są... bezpieczni. To jest nieprawda. No, bo tu będą mieć swoje interesy. To no, bo... nieprawda jest. To jest nieprawda. I powiedzmy to publicznie. Wietnam Południowy tak myślał, yy, a, w, a w, armia afgańska może tak myślała? To jest nieprawda. No, armia afgańska to Amerykanie, od razu mówię to publicznie, bo a, jeżeli Amerykanie idą na wojnę, Albo jeżeli ich interesy w Eurazji są zagrożone, tak jak było przed pierwszą i drugą i wojną światową, i to wówczas jest taka sytuacja, że interesy ich koncernów zbrojeniowych nie mają żadnego znaczenia. I moim zdaniem, w takie taki, taki moment, że będą musieli widzieć kompetentnego, kompetentnego partnera, który wie, co kupuje po prostu, tak? I to jest bardzo ważna, to jest bardzo ważna rzecz. Czy Polska nie staje się. Pomimo tych wszystkich słabości, o których mówimy, jednak coraz bardziej kompetentnym partnerem? Staje się, ale wydaje mi się, że Amerykanie przyjadą za jakiś czas i powiedzą, że musimy mieć armię nowego wzoru, jeżeli chcemy być istotnym elementem projekcji sił wojskowej w świecie, w, w, w momencie, gdy może być wojna z Chinami ich. I oni potrzebują tutaj zobaczyć kompetencje, a nie kupowanie tylko sprzętu od czapy. Moim zdaniem, moim zdaniem przyjdzie taki moment, że. Ale Amerykanie to, sprzęt, to kupowanie, te, te zakupy, Twoim zdaniem, były. Od czapy? Na pewno niektóre nie były zgodne z tym, co, jak powinno wstawić zdolności, jakie powinno wstawić wojsko polskie. Mm -hmm. A jako, konkretnie, co masz na myśli? Nie chciałbym o tym mówić, Igorze, dlatego że wszyscy się w Polsce podniecają, czy ten samolot, czy ten czołg i tak no dalej, i tak, tak. dalej. Tak? I, i, I niestety sprowadzamy to do takiej głupiej dyskusji. Trochę, przepraszam, jak, mm -hmm. jak dyskusji w państwach arabskich z Szanem szacunkiem. W ogóle o wojnie nie rozmawia się w ten sposób. Warto przeczytać książkę, jest gość, nazywa Kolbi, napisał teraz Strategy of Denial. To jest najbardziej taki gorący produkt w Waszyngtonie. Teraz o tym, Strategy of, of denial. denial. tak. Aha. Jak Amerykanie podchodzą do wojen, teraz w przypadku wojny z Chinami i tak dalej. Tam w ogóle nie ma efektorach. Amatorzy rozmawiają. Efektorach, czyli sprzęcie, Amatorzy tak rozmawiają o efektorach. Realnie się mówi o zdolnościach i o kształtowaniu asymetrii na polu walki. I my to robimy w strategy and future. A ci, co dużo mówią o efektorach, to często pracują dla firm zbrojeniowych, mają konkretne interesy i tak dalej, i tak dalej. To jest na samym końcu. To jest efekt tego, jaką chcemy pozyskać zdolność, jak zorganizowaną. I potem możemy sobie wybrać. Ale oczywiście kupowanie sprzętu jest decyzją u tego albo innego wykonawcy w takim no tak. kraju, jest decyzją I, polityczną. I, bo jak nie kupiliśmy helikopterów u Francuzów, no to pola, ale to, nie ale Polacy, wiem, Polacy. Ogromny kryzys. Ale to głównie w polskich głowach. Y no bo na tym to cała rzecz polega, że gdybyśmy byli państwem z prawdziwego zdarzenia. Gdy Niemcy nie kupują fra amerykańskich samolotów, to nikt im nie robi takich zagadnień, bo wszyscy zakładają, że oni wiedzą, co robią. Mm -hmm. A nas traktują, prawda, jak nie ten szejk kupi, to Polacy. Kupią. No ale kryzys z Francją był realny, zamrożone stosunki na ileś lat. Ja bym się, nie... szczerze powiedziawszy, ja to bym się nie przejmował ten, takimi mm -hmm. rzeczami, typu, po co kupujemy za sprzęt. Bo gdyby to nie, z kupowaniem sprzętu. Wiążą się oczywiście zależności, cała łańcuchy wartości, należy się dobrze zastanowić, kto na tym korzysta i tak dalej. Ale jak partner, to jest coś takiego, Iorze, jeżeli jesteś właścicielem salonu BMW tak, albo Mercedesa i masz jakiegoś bogatego gościa, który siedzi na publicznych pieniądzach, ciągle kupuje ci najlepsze modele, no to mu sprzedajesz. Ale powiedz mi, czy ty go szanujesz? I czy zakładasz, że jego biznes nie przetrwa? Niego. Ale nie, czy w ogóle, że biznes przetrwa jego? Uh -huh. No bo jak on... Czy jego biznes, czy oceniasz podświadomie, że jego biznes przetrwa? Jak on kupuje dziwne rzeczy? A jak przyjdziesz człowieka, prawdziwego menadżera, który wie co dokładnie, do czego potrzeba, do jakich zdolności budowania jego, nie wiem, sieci dystrybucji potrzeba rzeczy, to go szanujesz. I chuchasz, i dmuchasz. I, I widzisz, że na przykład, jak ty masz problemy w salonie, to wiesz, że on mądrze myśli, jego biznes pewnie przetrwa i zupełnie inaczej podchodzisz do, do tego, mm -hmm. jak on to kupuje. I masz mm -hmm. tak naprawdę szacunek do tego człowieka. Ale czy nie jest tak, że polscy, no właśnie polscy oficerowie, którzy są w strukturach NATO, ich pozycja jest coraz mocniejsza i tak naprawdę dużo silniejsza niż polskich urzędników Unii Europejskiej? Nie wiem. Nie chciałbym akurat mm. na ten temat się wypowiadać, bo nie sądzę też, żeby to miało jakieś, jakieś strasznie istotne znaczenie no, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, bo Igorze, to, co pytasz, to jest no to trochę wpływ... świat z wczoraj. Hmm? I no tak, to znaczy nasz wpływ na to, przedstawicieli polskich, polskich Polski w strukturach na, na to, czy oni odgrywają ważną rolę, czy nie, no to ma znaczenie. Tak, myślisz, że to zrobi różnicę, jeżeli dzisiaj wieczorem. Kompania czołgów rosyjskich pomyłkowo wjedzie do radzenia Podlaskiego, to będzie miało znaczenie? No, jeśli nas nie będzie tam w ogóle i nikt nas nie będzie tam e, słuchał, e, a wersus sytuacja, w której mamy wpływ na wiele rzeczy, nasi eksperci siedzą, edukują też innych, przekazują naszą wiedzę, no to pewnie ma znaczenie. Realne znaczenie miałoby, gdyby wojsko polskie miało system świadomości sytuacyjnej i potrafiło zatrzymać natychmiast tą kolumnę w pierwszym 100 metrach. To raz, dwa, sojusznik w Brukseli po obudzeniu się rano, poprzez śpi, zobaczyłby, że my to robimy, że mamy realne zdolności. tak? Widziałby, że wcześniej kupujemy, mamy cały system i generalnie mówimy prawdę. I przesyłamy mu całe dossier, zamiast dzwonić do niego, żeby on coś z tym zrobił. To jest realność mhm. pewna, tak? I to już było tak swoją drogą, bo były. W zeszłym roku, jesienią, były problemy. Litwini się strasznie bali tych ćwiczeń białoruskich i tak właśnie było, jak powiedziałem. Czy mając, mając w perspektywie no, tą pogarszającą się sytuację geopolityczną, te zmieniające się, zmieniające się zależności i taką wielką niepewność, zwłaszcza dotyczącą przyszłości Europy. Tego, w jakim czy Unia przetrwa, czy w takim kształcie, czy w innym kształcie. E, Roli Niemiec, ich relacji z Rosją i tak dalej. Czy powinniśmy myśleć o polskiej autonomii strategicznej? Nie. Zależy, rzeczywiście rozumiemy przez nie. to, tak? NATO jest bardzo ważnym dla nas sojuszem, ale onoś, sytuacja bezpieczeństwa się zmienia i również NATO się musi zmieniać, a nie bardzo chce się zmieniać. Na przykład musi zacząć reagować na sytuację poniżej artykułu 5. Tak. No bo Rosjanie realizują całą strategię do tego momentu. Czyli wyjaśnijmy jeszcze dla ludzi, którzy nie interesują się tak polityką na co dzień, poniżej artykułu 5, czyli wszystkie te działania, które nie wywołają automatycznie, w każdym razie dużej zgodnie wojny. z umowami, dużej wojny między państwami, nie wywołują reakcji innych. Dużej państw wojny z, NATO. z udziałem państw zachodniej Europy, bo do tego to się sprowadza, tylko. Pokazywanie się jako czynnik bezpieczeństwa, ale bez wywołania dużej wojny, która złamie system. A tych działań jest najwięcej. A tych działań to, to jest główna oś. To w ogóle Rosjanie to chcą robić, mm -hmm. bo oni wygrywają i robią, i, robią, i na to nie na to nie odpowiada. Charakter wojny się zmienia, ona jest dużo szybsza. I pytanie, czy na to na to odpowiada. I moim zdaniem. Problem polega na tym, że Amerykanie widzą, że nie bardzo i dlatego zmieniają formułę sojuszy na bardziej bilateralne relacje, no takie, tak. My, Amerykanie i Polacy i Rumuni, tak. Ale chcielibyśmy, żeby Niemcy, ale oni nie chcą, tak. My i państwa bałtyckie. Problem polega na tym, że wszystko w życiu płynie i coraz bardziej musimy się mierzyć z autonomizacją naszej polityki, kotwiczenia. Bo życie nas zmusza do tego. Musimy to robić po to, żeby być, odpowiadać nie tylko na kwestie bezpieczeństwa, ale żeby być istotnym czynnikiem dla polityki amerykańskiej. Tylko wiszenie na formalnych zapisach, że jest NATO i tak dalej, w oczach Amerykanów nie utrzymuje nas w równym kroku uh -huh. wobec nich. Amerykanie dokonują transformacji w kierunku Force 2030. Europejczycy tego nie robią. Zatem może się okazać, że Amerykanie uznają, że NATO jest przybrzmiałą historią. I będą mieli tylko bilateralne sojusze, które im elastycznie umożliwią reagowanie na zmiany struktury władzy światowego. I pytanie, czy my się na to zapisujemy? Moim zdaniem, bez armii nowego wzoru nie zapiszemy się na to. Pomimo tego, że politycy myślą, że jest odwrotnie. Na przykład poli polscy politycy dalej uważają, i to wszystkich maści, że te zdolności, które prawdopodobnie ogłaszamy, mamy budować do sytuacji odstraszania, rozumianego tradycyjnie, pasywnego, czyli My mamy wojsko NATO, ma, jesteśmy armią pomocniczą i mamy taki łączny potencjał, że Rosjanie nie zaczną dużej wojny. Problem polega na tym, że Rosjanie nie chcą tej dużej wojny, oni realizują tą politykę do artykułu 5, a my nie budujemy zdolności do tego, żeby niweczyć strategię rosyjską. Amerykanie się do tego wobec Chin zwłaszcza szykują, zmieniają kompletnie funkcjonowanie wojska, ale oni muszą zobaczyć, że Europa też to robi. Brytyjczycy zaczęli to robić teraz, zachodnia Europa nic. Nie robi. Naprawdę autentycznie jest to dramat. Tak? Dramat z punktu widzenia interesów państwa mm -hmm. polskiego. No i pytanie, co my z tym zrobimy? No, pytanie, na ile, to właśnie to jest pytanie, które cały czas Rosjanie sobie rozmawiają. Na ile, na ile polska armia jednak się do tego idzie, yy, idzie w tym kierunku? Na ile świadomość tego. Tego rośnie, na ile też zmieniamy swoją infrastrukturę. No, zmieniamy, tak? Budujemy cepek, który jest ważny z punktu widzenia handlowego, biznesowego i tak dalej, ale też z punktu widzenia strategii obronnej. No, dużo by, oczywiście, tu jest bardzo dużo wątków, które wrzuciłeś. Musimy dobrze się zastanowić, na jaką rosyjską strategię my wojsko przygotowujemy. I nie może być to najbardziej destrukcyjna strategia dla nas, że musimy się przygotować na wojnę nuklearną. Musimy się przygotować na najlepszą rosyjską strategię, która obsługuje rosyjskie interesy, więc musimy sobie zidentyfikować, jaki on jest. I my stawiamy w strategicznym Fishertze, że interesem rosyjskim jest zagranie, stanie się elementem systemu europejskiego za modernizację i kapitały. I to wystarczy osiągnąć przez demonstrację, że nie można zapewnić bezpieczeństwa bez Rosji. A na pewno duża wojna jest sprzeczna z tym rosyjskim interesem. Demonstrowanie zdolności do niej nie, tam straszenie, ale nie jest duża wojna. I my powinniśmy stworzyć takie wojsko, które uniemożliwia realizację interesu pokazywania się jako stabilizatora bezpieczeństwa tutaj w Europie, bo my... dziękujemy, nie potrzebujemy was, nie potrzebujemy was, radzimy sobie. Na ile ta druga część pytania, na ile nasza infrastruktura zaczyna coraz bardziej odpowiadać potrzebom obronności. To też jest, o, y, mówimy o takiej fizycznej tak, infrastrukturze. Ponoć jest też tak, że te, te modernizacje, tak potrzebne życiu cywilnemu, nie do końca odpowiadają wszystkim wojskowym planom. Tak? No właśnie o to pytam. Bo czy tak jest? Państw, czy tak nie bo uwierzyliśmy, nie że nigdy nie będzie wojen żadnych. Mhm. I, I to jest zagadnienie. Z tym się wiąże oczywiście to, co kupujemy, jak używamy, jakiego sprzętu. Na wschód od Wisły jest inna infrastruktura niż na zachód od Wisły. To też jest ogromny podział. Tak? W tym kwadracie strategicznym między rzeką Narew, Wisłą, Wieprzem i Bugiem jest inna geografia, topografia dla użycia ciężkiego sprzętu. Jeszcze inna jest na północ od Narew, na, na Warmińsko-Mazurskim. Tak? Zachodnia Polska jest zupełnie inna infrastrukturalnie. Na te wszystkie pytania musimy sobie odpowiedzieć warminowego nowego wzoru i my to zaproponujemy. Tak? Na ile na koniec projekt Trójmorza jest, wpisuje się w myślenie o polskim bezpieczeństwie? Projekt Trójmorza był takim makinderowskim pomysłem, który wrzucono przez Amerykanów, budowania osi północ-południe, która by równoważyła dominację zachodniej Europy. To był cel, to jest klasyczna polityka mocarstwa morskiego, Brytyjczycy tak robili Amerykanie. My podchwyciliśmy to, ale Amerykanie nie wypełnili tego treścią po prostu. A myśmy to skwitowali na za niskim poziomie. Powinniśmy zażądać od Amerykanów tych pieniędzy, które i tak drukowali, żeby to zafunkcjonowało. I teraz okazuje się, że wraz z Nord Streamem Trójmorze jest projektem niemieckim. Tak? No, of, jeszcze nie, ale... No, ale tak, jesteśmy w szoku, nie? Ale co możemy z tym... Mówiłem o tym hmm. wiele lat temu. Tak? Co, możemy, co możemy z tym zrobić, na ile twoim zdaniem projekt Więc... Trójmorza ma szansę jeszcze rozwinięcia się? Bez, jeżeli Amerykanie go nie wspierają, nie dadzą dużo pieniędzy na to, co jest w ich interesie, ale nie chcieli tego zrobić. Uważam, że to dużo no, było tam. Zadeklarowali jakieś tam, ale to są śladowe uważam, że Niemcy ogrywają Amerykanów wielkich grze w Eurazji. I Amerykanie na przykład właśnie źle rozegrali, brak inwestycji w, w Trójmorze. To nie powstanie, dlatego że bez, bez Niemiec nic się nie może tu zadziać. I gorzej. A Amerykanie, Twoim zdaniem, nie zaangażują się mocniej w ten no, proces? Na razie powiedzieli, hmm. że z Niemcami. Niemcy są po nami w tej hmm. części świata. De facto w języku polityki tak to powiedzieli. Coś optymistycznego na koniec? Żyjemy, wszystko jest płynne i różne już bywały okresy w historii Polski. Na pewno jest ograniczone pole sprawczości i manewrowości w polityce zagranicznej RP i moim zdaniem Kaczyński to czuje i są nerwowe ruchy. Natomiast to nie jest tragiczna sytuacja, jakby w wrześniu 1939 roku i tak dalej. Jesteśmy po 30 latach najbardziej dynamicznego rozwoju. I chyba zmarnowaliśmy z punktu widzenia możliwości. Te 30 lat było niesamowitą szansą na nas. To była najlepsza koniunktura od czasów odkryć geograficznych. Gospodarczo w dużej mierze ją wykorzystaliśmy. Żyjemy w pewno? kompletnie. No w, w, zawsze, może, zawsze można, zawsze hmm. można e, kwestionować, zawsze mogło być lepiej. Oczywiście, e, czy mogło być lepiej? Pewnie, że mogło być. Tak, to znaczy na pewno społeczeństwo wykonało wielki wysiłek modernizacyjny, zbudowało się, poprawiło swój poziom życia, ale czy wyjdziemy z pułapki średniego dochodu? Nie jestem pewien, bowiem, czy mamy własne łańcuchy wartości. Czy mamy własne czempiony? Czy mamy silny rynek kapitałowy oparty o własność prywatną? Czy mamy innowacje? Czy jesteśmy gospodarką innowacyjną? Jest na, ciągle, znaczy jest to jak patrzymy na te szklanki, no, są, można na nie spojrzeć od tej albo od tej strony. Mogliśmy zrobić dużo, na pewno jeszcze jest bardzo dużo do, do zrobienia, ale nie jest dramatycznie źle. Tak, ale wydaje mi się, że jak sobie, zwłaszcza jak patrzę ostatnio na PRL, na przykład intensywnie, zwłaszcza w, tych, w, w innowacjach technicznych, no, PRL miał zdolność do innowacji, lasery powstały, różne rzeczy, tak? Mamy było... bardzo tu wiele razy w tym, w tym podcaście rozmawialiśmy o, o tym, jak rozwija się polski sektor IT i jak olbrzymi tu jest potencjał, który być może wybuchnie, znaczy już zaczyna wybuchać pozytywnie, nie wojennie, więc może będzie, ja lubię patrzeć na tą dolną część szklanki z wypełnioną wodą i wierzę, że, że to się podniesie. Ja też wierzę, zwłaszcza, że mamy dużo pieniędzy w Polsce. Państwo polskie nie jest już biednym państwem. My nie jesteśmy już biedni. Zatem no właśnie, chociażby z tego powodu stać nas na wystawienie armii nowego wzoru. Na pewno warto, na pewno warto armię bardzo modernizować i iść w tym kierunku. Jacku, bardzo ci dziękuję. dziękuję. Jacek Bartosiak, Strategy and Future. To wszystko w tym podcaście. Um. Dziękuję bardzo. To był układ otwarty. Wspieraj na patronite.pl.